Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Pyta modląc się Salomon. Nasze uczestnictwo w Najświętszej Ofierze jest potwierdzeniem tego, że Bóg towarzyszy nam nieustannie i pragnie udzielać nam swojej łaski. Otwierajmy się zatem na Boże działanie. Pozwalajmy Mu działać w nas. Witam was, moi drodzy, na tej Eucharystii. Witam pielgrzymów, witam tych, którzy łączą się z nami poprzez telewizję Trwam czy internet. Moją posługę będziemy dobrego Boga przez wstawiennictwo Maryi prosić za świętej pamięci Paulinę Drańską w pierwszą rocznicę śmierci. Ojciec Zbigniew natomiast prosi o zdrowie i opiekę dla Danuty. Ojciec Franciszek o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej i szczęśliwe rozwiązanie dla Marioli i zdrowie dla Kamila i Ani. Ksiądz Wiesław modli się o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Krystyny. Ksiądz Zbigniew w intencji parafian podwyższenia krzyża świętego w Rumi. Ksiądz Wiesław za świętej pamięci Danutę i Mirosława Chryciuk. Ksiądz Mieczysław o siłę do dźwigania krzyża, ciężkiej choroby i łaskę zdrowia dla Janusza, jego żony Krystyny i ich rodziny. Ksiądz Jerzy natomiast modli się o radość życia wiecznego dla świętej pamięci Marianny Bajda. W chwili ciszy przedstawmy również nasze prośby, które nas gromadzą na tej ofierze. I przeprośmy dobrego Boga za to wszystko, co rani nasze dziecięstwo Boże w stosunku do Niego, do dobrego Ojca. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią, a ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej, otaczaj nas zawsze swoją opieką. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Salomon stanął przed ołtarzem pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba rzekł: O Panie Boże Izraela, nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak dochowującego przymierza i łaski względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego serca. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Panie Boże mój, i wysłuchaj tego wołania i tej modlitwy, którą dziś Twój sługa zanosi przed Ciebie. Niech w nocy i w dzień Twoje oczy będą otwarte na tę świątynię
na miejsce, o którym powiedziałeś, tam będzie moje imię, tak aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie sług Twego i Twojego ludu Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego przebywania w niebie, nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz. Oto Słowo Boże. Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja. Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja. Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków pańskich. Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Nawet wróbel znajduje swój dom na jaskółka gniazdu, gdzie złoży swe pisklęta. Przy ołtarzach Twoich, Panie zastępów, Królu mój i Boże. Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wielbiąc. Spójrz, Boże, tarczo nasza, wejrzyj na twarz Twego pomazańca. Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja. Doprawdy dzień jeden w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące. Wolę stać w progu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników. Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja. Wierne są wszystkie przykazania Twoje, Panie, ustalone na wieki, na zawsze. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie wpierw rąk nie obmyją, rozluźniając pięści. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przyjęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie: dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: słusznie prorok Izajasz powiedział o was, o błudnikach, jak jest napisane: ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchylaliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Dokonujecie obmywania dzbanków i kubków i wiele innych podobnych rzeczy czynicie. I mówił do nich: sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: czcij ojca swego i matkę swoją, oraz
Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. A wy mówicie, jeśli kto powie ojcu lub matce korban, to znaczy darem złożonym w ofierze, jest to, co miało być ode mnie, wsparciem dla ciebie. To już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani matki. I znosicie Słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych, tym podobnych rzeczy czynicie. Oto słowo Pańskie. Ze względu na co, ze względu na kogo uczestniczymy w tej Eucharystii? Ze względu na Boga, ze względu na Maryję, na Maryi, tutaj jesteśmy, czy ze względu na pewną tradycję, którą żeśmy przesiąkli od naszych rodziców, od dziadków. Może sami sobie żeśmy taką tradycję dali, wpisali w serce, że odwiedzamy to miejsce raz do roku, albo nawet codziennie. Codziennie możemy łączyć się z tym miejscem poprzez telewizję, poprzez radio. Ale czy to jest żywa wiara? Czy to jest pragnienie spotkania się z żywym Bogiem? Czy ja mam doświadczenie spotkania z żywym Bogiem? Czy ja na Eucharystię przychodzę po to, aby spotkać się z Bogiem? Czy ze względu na pewną tradycję, przyzwyczajenie? Czy ja chrzczę swoje dziecko ze względu na to, że pragnę, aby ono stało się dzieckiem Boga? Czy ze względu na tradycję? Czy posyłam swoje dziecko do Komunii Świętej ze względu na to, aby przyjęło ciało Jezusa Chrystusa? Czy ze względu na tradycję? Czy ja się staram o bierzmowanie w swoim życiu, w życiu moich dzieci, wnucząt, ze względu na Boga czy na tradycję? Czy ja biorę ślub ze względu na Boga czy tradycję? Czy ja się modlę ze względu na Boga, ze względu na to, że chcę mieć kontakt z moim Bogiem, z żywym Bogiem, który daje mi siłę, który daje mi moc przezwyciężania tego, co trudne w tym życiu, a na końcu da mi życie wieczne? Czy ze względu na pewną tradycję, bo należy. Dzisiaj Jezus nam daje to zapytanie ze względu na nas samych. Czy my mamy wiarę? Czy my żeśmy się nie pogubili? Czy nie względu na coś innego nie uczestniczymy w Eucharystii? Czy my rozumiemy, w czym uczestniczymy? Wielokrotnie mówi się o ludziach, którzy wierzą, a nie praktykują. Z nimi nie ma żadnego problemu, bo oni nie wierzą w Jezusa Chrystusa, tego Jezusa Chrystusa prawdziwego. Oni wierzą w swojego Bożka, nazywanego Jezusem Chrystusem, który robi to, co oni uważają za słuszne. Ale ten Bożek, Jezus Chrystus, nazywany przez nich, nie da im życia wiecznego. Bo nie ten, który mówi Panie, Panie, wypełnia wolę Bożą, jest dzieckiem Pana Boga i Jego uczniem, ale ten właśnie, który wypełnia wolę Bożą, która jest objawiona w przykazaniach Bożych i kościelnych. Gorzej się ma z tymi, którzy praktykują, a nie wierzą, a ich było pełno. Pełne kościoły, pełne kaplice, ludzi praktykujących, niewierzących. Jesteśmy w czasie pandemii, może kończącej się, daj Boże, pandemii. I mówi się o pewnym kryzysie wiary, że w kościołach zaczynają być pustki. Ale niektórzy mówią, że to nie jest czas kryzysu, ale czas oczyszczenia. Czas oczyszczenia z tych ludzi, którzy praktykowali, ale nie wierzyli. Przyszedł czas próby
i wielu odstąpiło, tak jak odstępowało od Jezusa Chrystusa. I czy wy chcecie odejść? To pytanie jest ciągle aktualne. Czy i wy chcecie odejść? Czy odpowiemy tak jak Piotr? A dokąd pójdziemy, Panie? Ty jesteś Synem Boga. Ty masz Słowo Życia. Czy w moim życiu jest doświadczenie żywego Boga? Ja nie chcę iść gdzieś indziej. Ja nie chcę odstępować od Kościoła Świętego, od sakramentów świętych. Nie ze względu na tradycję, bo moi ojcowie, bo moi dziadkowie przekazali mi wiarę. Ale już ja wierzę. Obawiamy się o nowe pokolenie Polaków, którzy odstępują od wiary, ale to jest ich czas i ważne jest świadectwo nas, starszych, owszem, ale musimy im pozwolić na to, aby oni doświadczyli sami żywego Boga w swoim życiu. Czasami poprzez przykład syna marnotrawnego, który upadł i będzie się toplał gorzej jak świnie. Ale dzięki temu doświadczeniu wróci do Boga, który jest miłością, który go przyjmie. I jego wiara będzie jeszcze mocniejsza niż nasza, bo każde pokolenie może jest mniej ilościowo wierzących, praktykujących, ale na pewno bardziej jakościowo wierni. Dlatego nie ma co mówić o kryzysie wiary, tylko należy się samego siebie spytać, czy ja wierzę, czy ja wierzę. Dzisiaj słyszymy w pierwszym czytaniu piękną modlitwę Salomona. Ta wiara w Boga jedynego była przekazana mu poprzez jego ojca Dawida, tego umiłowanego, tego wiernego. Wiele razy w Biblii usłyszymy pochwałę przed Dawidem. To on był tym umiłowanym, a wiemy, że nie do końca był bez grzechu, ale był jednak umiłowanym synem Pana Boga, bo on kochał go z całego serca. Nawet kiedy się mylił, to przyznawał się do tej pomyłki i wracał do Boga. Ale Salomon, który dzisiaj wychwala Boga pięknymi słowami, pod koniec swojego życia odstąpił od Boga, poszedł za bożkami swoich wielu cudzołożnic. On nie miał tej żywej wiary, tak jak jego ojciec. On czcił ojca, Boga ojca swego, Dawida. I my możemy czcić Boga naszych ojców i naszych dziadków, ale nie czcić swojego ojca, tego, który jest w niebie. Dlatego ważne jest uczestnictwo, takie realne, prawdziwe uczestnictwo w Eucharystii. Ważna jest lektura Pisma Świętego w własnych domach. Ważna jest adoracja. Ważna jest częsta spowiedź święta i ciągły nacisk, że ja chcę spotkać Boga żywego w moim życiu. Bo przecież gra toczy się o nasze życie, o życie wieczne. Tutaj nie ma czasu do odkładania na emeryturę, na starość, jak się wychowa wnuczęta. Nie, bo do tego czasu możemy bardzo odejść od Boga albo do tego czasu po prostu nie dożyć. Ważne, abyśmy dzisiaj spotkali się z Jezusem Chrystusem prawdziwy, który przychodzi ze swoim Słowem i przychodzi ze swoim ciałem i krwią na tej właśnie Eucharystii. On pragnie ludzi, którzy oddają mu cześć w sercu, a nie tylko ustami. Nie pragnie ludzi praktykujących, ale niewierzących. On pragnie ludzi wierzących i praktykujących zarazem. Może zostanie nas garstka w Kościele, ale ta garstka będzie właśnie tym światłem dla całego świata, tą solą dla tej ziemi. Tego pragnie Jezus Chrystus, żywego Kościoła. Dlatego jeśli nas tradycja trzyma w Kościele, to prędzej czy później odejdziemy z tego Kościoła, a Jezus zaprasza nas do żywej wiary. I ważne, abyśmy właśnie teraz skupili się na tej wierze. Czy ja wierzę w Boga? Amen.
Pan Bóg, który pragnie przychodzić nam z pomocą i łaską, przedstawmy nasze troski i potrzeby. Panie, umacnij swój lud i jego pasterzy w pielgrzymce wiary na spotkanie z Tobą przy końcu czasów. Ciebie prosimy. Panie, napełnij swoimi darami stanowiących prawo, aby umieli w nim promować godność każdej osoby ludzkiej. Ciebie prosimy. Panie, pomagaj zniewolonym przez nałogi. Daj im siłę, aby umieli się z nich wyzwolić i mogli żyć w prawdziwej wolności. Ciebie prosimy. Panie, prosimy o Twoje błogosławieństwo, o potrzebne łaski dla żyjących, których polecamy w tej mszy świętej, a dla zmarłych o życie wieczne. Ciebie prosimy. Panie, wspieraj naszą eucharystyczną wspólnotę, abyśmy potrafili odnajdywać ducha Twojego prawa. Ciebie prosimy. Bogu, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy, niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie wieki wieków. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, Ty stworzyłeś chleb i wino, aby podtrzymywały nasze życie doczesne. Spraw, niech one staną się dla nas sakramentem dającym życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali. Ojcze Święty, albowiem Ty jeden jesteś Bogiem żywym i prawdziwym. Ty jesteś przedwieczny i trwasz na wieki, mieszkając w niedostępnej światłości. Tylko Ty, Boże, jesteś dobry. Jako jedyne źródło życia powołałeś wszystko do istnienia, aby napełnić swoje stworzenia dobrami i wiele z nich uszczęśliwić jasnością Twojej chwały. Stoją więc przed Tobą niezliczone zastępy aniołów, którzy służą Tobie dniem i nocą, a wpatrzeni chwałę Twojego oblicza nieustannie cześć Tobie oddają. Łącząc się z nimi razem z całym stworzeniem, które jest pod niebem i wielbi Cię przez nasze usta, z radością wysławiamy Twoje imię, wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Pańskie, hosanna na wysokości.
Wysławiamy Cię, Ojcze Święty, bo jesteś wielki i wszystkie stworzenia głoszą Twoją mądrość i miłość. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powierzyłeś mu cały świat, aby służąc Tobie samemu jako Stwórcy, rządził wszelkim stworzeniem. A gdy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. W miłosierdziu swoim pospieszyłeś z pomocą wszystkim ludziom, aby Ciebie szukali i znaleźli. Wielokrotnie zawierałeś przymierze z ludźmi i pouczałeś ich przez proroków, aby oczekiwali zbawienia. Ojcze Święty, tak umiłowałeś świat, że gdy nadeszła pełnia czasów, zasłałeś nam swojego jednorodzonego Syna, aby nas zbawił. On to za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem, narodził się z Maryi Dziewicy i był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Ubogim głosił dobrą nowinę o zbawieniu, jęcom wyzwolenia, a smutnym radość. Aby wypełnić Twoje postanowienie, wydał się na śmierć krzyżową, a zmartwychwstając zwyciężył śmierć i odnowił życie. Abyśmy żyli już nie dla siebie, ale dla Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał, zesłał On od Ciebie, Ojcze, jako pierwszy dar dla wierzących Ducha Świętego, który dalej prowadzi Jego dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia. Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty uświęci te dary, aby się stały ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa dla spełnienia tego wielkiego misterium, które On nam zostawił jako znak wiecznego przymierza. Kiedy nadeszła godzina, aby Jezus został uwielbiony przez Ciebie, Ojcze Święty, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował i gdy spożywali wieczerze, wziął chleb, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie wziął kielich napełniony winem, dzięki składał i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Uwielbiajmy tajemnicę wiary. Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje. Ty jesteś Zbawicielem świata. Boże Ojcze, sprawując teraz pamiątkę naszego odkupienia, wspominamy śmierć Chrystusa i Jego wstąpienie do otchłani. Wyznajemy Jego zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba, a oczekując Jego przyjścia chwale, składamy Ci, Boże, Jego ciało i krew jako ofiarę miłą Tobie i zbawienną dla całego świata. Wejrzyj, Boże, na ofiarę, którą sam dałeś swojemu Kościołowi i spraw, aby wszyscy, którzy będą spożywali ten sam chleb i pili z jednego kielicha, zostali przez Ducha Świętego złączeni w jedno ciało i stali się w Chrystusie żywą ofiarą ku Twojej chwale. Pamiętaj, Boże, o wszystkich, za których składamy tę ofiarę. Przede wszystkim o Twoim słudze, naszym papieżu Franciszku, o naszym biskupie Wacławie, o wszystkich biskupach i o całym duchowieństwie, o składających ofiarę i tutaj zgromadzonych. O całym Twoim ludzie i o wszystkich, którzy szczerym sercem Ciebie szukają.
Pamiętaj także o tych, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem oraz o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. O dobry Ojcze, daj nam swoim dzieciom dziedzictwo życia wiecznego z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, z apostołami i wszystkimi świętymi w Twoim Królestwie, gdzie z całym stworzeniem wyzwolonym z grzechu i śmierci będziemy Cię chwalić przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona. Komunia Święta będzie rozdzielana przez środek kaplicy. Zwyciężył, pokój nam ogłasza.
On do Ojca nas prowadzi. Miłość czyni życia prawe. Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem. On jest Słowem nad wiekami, pierworodnym pośród stworzeń. Bóg przez Niego dał nam życie i ukazał nam swą chwałę. Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza. Umierając zło zwyciężył, pokój nam ogłasza. On do Ojca nas prowadzi, miłość czyni życia prawe. Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem. To On głową jest Kościoła i początkiem wszystkich rzeczy. Zechciał Bóg, by cała pełnia w Jego ciele zamieszkała. Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza. Umierając zło zwyciężył, pokój nam ogłasza. On do Ojca nas prowadzi, miłość czyni życia prawe. Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem. Módlmy się. Boże, Ty pozwalasz nam spożywać jeden chleb eucharystyczny i pić z jednego kielicha. Prosimy Cię, daj nam prowadzić takie życie, abyśmy zjednoczeni w Chrystusie z radością przyczyniali się do zbawienia świata. Przez Chrystusa, Pana naszego, zawierzmy nasze życie naszej Matce Maryi, życie naszych bliskich, aby nie tylko nasze usta wielbiły Pana, ale przede wszystkim nasze serce i nasze czyny pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.